Siostry i bracia, pozwólcie, że od razu, na początku tego rozważania dam wam zadanie domowe. Zwłaszcza wam, którzy macie w domu dzieci, wnuki, czy ludzi młodego pokolenia. Mniej więcej godzinę temu była tu msza święta dla dzieci waszej szkoły. I im także ogłaszana była ta sama Ewangelia i ten sam tekst księgi proroka Daniela. Oczywiście mógłbym na rekolekcjach skorzystać z prawa i wybrać inne czytania, ale wyglądałoby to na to, że chcę ocenzurować Słowo Boże. A ono jest kierowane do nas wszystkich. Jasne, że inaczej takiego tekstu o cnotliwej Zuzannie słucha dziecko z pierwszej klasy, a inaczej kobieta, która obchodzi swoją 85. rocznicę urodzin. I mamy świadomość, że ominięcie pewnych tematów może przynieść tylko straty. I dlatego prosiłem dzieci, by w domu właśnie z wami, dorosłymi, jeszcze raz przeczytać te teksty. Niech te dzieci mają odwagę od was, którzy je znacie, usłyszeć komentarz, ale też wy wysłuchajcie ich pytań, wątpliwości, żeby te dzieci nie były bezbronne wobec tego, co się dookoła nas dzieje. I chociaż tematów rekolekcyjnych jest bez liku, to ostatecznie zdecydowałem się na to, by nas prowadził Duch Święty, mówiąc do nas przez te czytania, które Kościół cały właśnie dzisiaj otrzymuje. Więc jeszcze raz bardzo proszę. Księga Daniela, rozdział 12 i Ewangelia świętego Jana, rozdział 8. Poszukajcie w Piśmie Świętym, przeczytajcie dla siebie, przeczytajcie z waszymi bliskimi, bo jest o czym rozmawiać, jest o czym medytować. Pan Jezus zadał oskarżycielom owej kobiety schwytanej na cudzołóstwie pytanie, właściwie najpierw tym oskarżycielom zadał pytanie, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. To pytanie postawmy sobie. Czy mielibyśmy prawo kogokolwiek w tej chwili osądzać, rzucić kamieniem jako ci niewinni, jako ci, którzy nigdy nie mieli problemu z czystością, wiernością, ślubem, zobowiązaniem takim czy innym? Kiedy popatrzymy w historię naszego życia, okazuje się, że mogło być różnie. I ktoś powie, no gdyby nam kiedyś ktoś mówił na ten temat, to może byśmy inaczej ukształtowali swoje życie. Ale czy bylibyśmy gotowi wtedy słuchać? Czy taki nastolatek jest gotów przyjąć doświadczenie matki, dziadka, nauczanie Kościoła, gdy burzą się w nim hormony, a cały świat dookoła zdaje się dopingować go do tego, by było mu przyjemnie, miło, by użyć tego świata, póki służą lata? Trudno powiedzieć. Ale jest prawdą, że chociaż grzechy nieczyste i wszystkie inne towarzyszą ludzkości od początku świata, to różnica między na przykład obecnym pokoleniem, a tym sprzed kilkudziesięciu lat, zauważył to święty Jan Paweł II, jest taka, że dawniej zło nazywano złem, grzech nazywano grzechem i człowiek grzechu się wstydził.
Dzisiaj nie ma wstydu. Szatan zabrał nam wstyd. Dzisiaj zła nie nazywamy złem. Pokrętnymi teoriami, nazwami próbujemy złagodzić właśnie ostrze nauki Kościoła, zdeprecjonować wymagania wynikające z przykazań. Więcej nawet, próbujemy dołączyć do naszych poglądów prawa wywracające cały porządek dniem do góry. Proszę was, niczym Sybir, napisał poeta, niczym knuty, lecz narodu duch zatruty, to dopiero bólu w ból. A ten bólu w ból polega na tym, że dzisiaj deprawacja sięga przedszkola. Sięga tych najmniejszych, niewinnych dzieci. I to już nie jest błahostka. Można się zastanawiać, wczoraj już postawiłem to pytanie, skąd taka gorliwość w psuciu nawet tych najmłodszych? Gotowość do karania rodziców, którzy chcieliby postawić tamę demoralizacji. Chodzi o pieniądze, nie łudźmy się. A zniewolonym człowiekiem łatwiej manipulować, łatwiej go obezwładnić. Czyli widzimy, że oprócz tego, co mamy w naturze, popędu, który jest dany po to, byśmy nie wymarli jako ludzki gatunek, jest jeszcze ten sztuczny doping, który sprawi, że rzeczywiście nie damy sobie rady, o ile nie zapanujemy nad całą sprawą. Było to ponad 20 lat temu, kiedy zostałem zaproszony do prowadzenia takich rozważań w telewizji przed niedzielą. Już nawet nie pamiętam, jak się ten program nazywał. Chodziło o komentarz do Ewangelii. I wtedy znalazłem w Rycerzu Niepokalanej taki wywiad z człowiekiem, który został skazany w Ameryce na karę śmierci, na krzesło elektryczne. Było nawet jego zdjęcie. Ten człowiek miał 40 kilka lat. Co takiego zrobił? Zamordował ponad 100 kobiet na tle seksualnym. I na dzień przed wyrokiem zapytano go, czy on mógłby wytłumaczyć, jak doszedł do tego. Okazało się, że porządna rodzina. Okazało się, że dobre wykształcenie, nawet był wierzącym człowiekiem, więc co się stało? Otóż na jego ulicy, powiedział, był sklep z pornografią, a na wystawie w tym sklepie pokazywano zdjęcia z przemocą seksualną. I on nie potrafił się temu oprzeć, dopóki nie wykonał tego własnymi rękami. Pytają go, czy to jest sprawiedliwe, że idzie teraz na krzesło elektryczne. Odpowiedział tak. Społeczeństwo ma prawo eliminować takich jak ja. I nikt życia tym kobietom nie wróci. Ale ja idę na krzesło elektryczne, a ten sklep na mojej ulicy funkcjonuje nadal. Siostry i bracia, czy rozumiecie, o co chodzi? Postawienie tamy demoralizacji jest naszym obowiązkiem i okazuje się, że wcale nie jesteśmy tacy bezradni, jak myślimy. Przecież to my kupujemy te bezwstydne gazety. Gdzieś wyczytałem, że to jest 3 miliony egzemplarzy w ciągu miesiąca w biednej Polsce. To my oglądamy bezwstydne filmy. To my chodzimy na kabarety, gdzie obraża się wszystko, co święte. I
płacimy bilety i bijemy brawo. To my na własne życzenie organizujemy imprezy, z których nie da się wyjść nietkniętym, choćby dlatego, że leje się strumieniami alkohol. Widzisz? Więc to nie jest tak, że nic nie mogę uczynić. Wspomniałem już o szkołach. Oby byli w naszych szkołach odważni nauczyciele, którzy powiedzą nie. Żadne gender, żadne mieszanie w głowach młodemu pokoleniu. Tak jak kiedyś za komuny potrafili nauczyciele zachować pion moralny, stanąć po stronie prawdy, nie demoralizować młodych jakąś obcą ideologią, tak dzisiaj mamy takie właśnie wyzwanie. I drodzy, nie może nam to być obojętne. Choćby przez pamięć na nasze słabości i grzechy, czy nie czujecie, że większość tych, którzy odeszli od Kościoła, od praktyk religijnych, od spowiedzi, od modlitwy, od życia w łasce uświęcającej, większość tych ludzi przepadła właśnie dlatego, że przeszkadzało im szóste i dziewiąte przykazanie. A dlaczego zaczęło przeszkadzać? Bo przepadło pierwsze. A pierwsze jest: Jam jest Pan Twój Bóg. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I kiedy odrzucimy to przykazanie, momentalnie serce musi zostać oddane komuś innemu. I wtedy szóste czy dziewiąte staje się pierwsze. Wtedy człowiek dostaje jakiegoś obłędu. Wydaje mu się, że Bóg chce mu odebrać szczęście, że Bóg chce mu odebrać radość życia. Powiedzmy, gdyby wszystko zależało od udanego seksu, to przecież te małżeństwa, które tyle uwagi zwracają na ten właśnie punkt, powinny być najszczęśliwsze. Próbują się przed ślubem, mieszkają latami, znają techniki użycia drugiego człowieka, znajdą antykoncepcję. I co? Proszę iść do sądu zobaczyć, ile dziennie udzielanych jest tak zwanych rozwodów. Proszę zobaczyć, jaka jest cena bez wstydu, nieopanowanego pożądania, jaka jest cena tego grzechu. Ilu z nas tu obecnych płacze dzisiaj, że się dało wplątać w grzech, choć na początku wyglądało to tak imponująco. Śmiem jeszcze raz twierdzić, że większość naszych nieszczęść bierze się z tego, żeśmy nie opanowali naszego pożądania i dla chwili przyjemności, rozedrganych zmysłów sprzedaliśmy żonę, dzieci, rodzinę, sławę, co tylko było po drodze. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest najcięższy grzech, że to jest największy problem naszego życia, ale tak może się właśnie stać. I wobec tego powstaje pytanie, czy naprawdę musimy być wobec tej przemożnej siły seksualnej bezbronni, bezsilni, od razu się poddać, to się nie da, to silniejsze ode mnie. Nie. Nie. Trzeba, żebyśmy w takim miejscu, jakim jest świątynia, w takim momencie, którym jest modlitwa, czytanie Słowa Bożego, spokojnie rozważyli Boży zamysł w stosunku do człowieka. Byśmy zobaczyli, dlaczego uprawnionym miejscem dla współżycia seksualnego jest małżeństwo i tylko ono. Dlaczego jest
warunkiem szczęścia zachowanie wstrzemięźliwości, czystości. Żebyśmy zobaczyli sens tej cnoty i uwierzyli, że z pomocą Bożą możemy wytrwać. Nie na darmo rozważamy to w domu Matki Bożej Łaskawej. Ona najczystsza, dziewicza, nienaruszona, Matka pięknej miłości pokazuje nam drogę. Gotowa nas jest wspierać. Od wieków nie słyszano, powtarzamy za świętym Bernardem, by kogoś zostawiła bez pomocy, jeśli ją o tę pomoc prosić. Mamy także naturalne środki ochrony, polegające na tym, że stworzymy sobie katalog artykułów na nie. Nie każdy film, nie każdy strój, nie każda rozrywka, nie każde towarzystwo, nie każda lektura. Czy to tak trudno zobaczyć? Co się dzieje chociażby wtedy, gdy, jak już wspomniałem, zaczyna się lać alkohol, gdzie nam przeszkadza światło, gdzie jakby z góry nastawiamy się na to, że będziemy szaleć. Miłe, złego początki, lecz koniec żałosny. Można jeszcze, wracając do Ewangelii zapisanej przez świętego Jana, zapytać, no dobrze, Mojżesz kazał takie kamienować. A co z facetami? Jest to jakiś dramat, kiedy znów tę ofiarę ludzkiej słabości zostawiamy bez pomocy. Bardzo chciałbym zachęcić was do przeczytania książki siostry zakonnej Anny Bauhan Kobieta nie jest grzechem. Tam jest pokazany dramat tych kobiet, które sprzedały się za garść pieniędzy z różnych powodów. Jakie to jest skomplikowane. Jak to niełatwo potem wydobyć ją z tego dołu zagłady. Więc mężczyzna oczywiście, że ponosi winę za to, że również nie panował nad sobą, wykorzystał okazję, wykorzystał swoją siłę fizyczną, zastraszył. Jest dramatem to, co dzisiaj już rozumiemy, przemoc w rodzinie, jest dramatem pedofilia, ale to wszystko wzięło się z odrzucenia autorytetu Pana Boga, bo jeśli Boga nie ma, to wszystko wolno. I dlatego nie dziwcie się, że w świecie nie usłyszymy apoteozy czystości. Tam będzie ta cnota wyśmiana, tam będzie wyolbrzymiana ta potrzeba człowieka zaspokajania swoich pragnień, za wszelką nawet cenę. A tu usłyszymy, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Ale co jeszcze leży w naszych rękach? Święty Jan Paweł II mówił nam, że żyjemy w cywilizacji śmierci. Ona obejmuje także tę najbardziej intymną część naszego człowieczeństwa. Proszę zauważyć słownictwo, jakim się posługujemy. Proszę zauważyć żarty, jakie krążą na temat macierzyństwa, kobiecości, dziewictwa, czystości, małżeństwa. To jest niesamowite, że również kobieta potrafi się do tego przyłączyć. Ja nie mówię, że mężczyzna nie ma grzechu, gdy opowiada sprośności. Ale chcę zapytać, proszę Pani, jeśli Pani wulgaryzmów używa, kto Panią obroni? W jaki sposób to zrobić? Szukam też pomysłu na to, byśmy zmienili klimat, będziemy o tym mówili w środę jeszcze, wokół macierzyństwa
choćby w stosunku do kobiet oczekujących narodzin dziecka. Używamy terminologii strasznej. Kobieta jest w ciąży. Co to znaczy? Że to jest coś złego, ciężkiego, przykrego. Lepiej od tego uciec. A przecież nasi praojcowie mówili pięknie, jest przy nadziei, że ona jest matką oczekującą dziecka, że czeka na rozwiązanie, że jest w stanie błogosławionym. A na przykład na Śląsku Cieszyńskim jest jeszcze piękniejsze określenie. Mówi się o matce oczekującej dziecka, że ona chodzi nie sama. Ja rozumiem, że to jest za długie, ale proszę, drogie panie, no wymyślcie coś innego. Wymyślcie właśnie wy, które doświadczyłyście trudów, ale i radości macierzyństwa, jakieś takie określenie, które wyprze to okropne ciąża. 2 czy 3 lata temu odwiedziłem swojego siostrzeńca i jego żonę, bo właśnie urodziło im się maleństwo. Agnieszka była 2 dzień po porodzie w szpitalu. Poszedłem tam z jej, z naszą mamą, z moim bratem, tak przez drzwi szklane, żeby pozdrowić, pomachać z radości, że mamy kolejnego członka rodziny. I co zauważyłem? W tej sali, gdzie jest po porodzie, na drzwiach napis sala chorych. Ja rozumiem, że kobieta, która rodzi dziecko w szpitalu, patrzy, żeby stamtąd jak najszybciej się wydobyć i na takie szczegóły nie zwraca uwagi. Ale to jednak tworzy klimat. Napisałem list do dyrekcji tego szpitala, podając 6 innych propozycji. I powiedziałem, niech przegłosują, niech wybiorą coś piękniejszego niż ta sala chorych. Ja im zafunduję wszystkie tabliczki. Milczą do dzisiaj. Nikogo głowa o to nie boli. A jednak jest o co się bić. Jednak jest sens walczyć o świętość kobiecości, macierzyństwa, dziewictwa też. I kiedy uczono nas całować kobietę w rękę, co dzisiaj jest wyśmiane, to właśnie było mądre przypomnienie godności tej kobiecie, nawet gdy ona sama o tym zapomniała. I może jeszcze jeden wątek chcielibyśmy zauważyć. Mianowicie dzisiaj ci seks-edukatorzy próbują nam szkolić, w cudzysłowie, dzieci. Robią to w sposób straszny. I wydaje się, że nie ma na nich rady. Zapominają, czyja jest szkoła. Zapominają, że szkoła i wychowawcy są na usługach rodziców. Tak, tylko że rodzice niestety też nie bardzo się biorą do tego tematu. I wobec tego ktoś ich wyręcza. I to w taki sposób, że skutki widać, słychać i czuć. Więc może 2 obrazki. Mogło to być gdzieś 10 lat temu w Sosnowcu, w czasie misji świętych, które prowadziłem tam w Wielkim Tygodniu. Wielki poniedziałek, przyszedł na obiad płaczący ksiądz wikary. Dziwny widok. Co się stało? Mówi, dyrektorka wyrzuciła mnie z lekcji religii w szkole. W 6 klasie. Ale dlaczego? Prowadził lekcję, gdy nagle otwarły się drzwi, weszła pani dyrektor z jakąś nieznaną osobą i mówi, proszę księdza, proszę opuścić salę, bo tutaj będzie teraz pani uczyła wychowania w rodzinie. Przyszła z kuratorium. Ksiądz mówi, dobrze, pani dyrektor ma prawo do tego. Wobec tego ja sobie siądę tutaj i posłucham, czego uczy.
Nie, odpowiada dyrektorka, bo ona nie będzie uczyła zgodnie z nauką Kościoła. Czyli była obawa, że jeżeli zacznie wciskać, że tak powiem, mądrości tego świata, ksiądz zaprotestuje i będzie kłopot, więc łatwiej było wyrzucić księdza. Ale obiecałem drugi obrazek. Otóż niech się nam nie wydaje, że wszystko zależy od tego szkolenia seksualnego. Proszę was, moja mama, która w zeszłym miesiącu skończyła dopiero 95 lat i ma się dobrze, ma jeszcze rodzeństwo. Miała, bo jeszcze jedna siostra została, o rok młodsza. Było ich 12 w domu. Jedna z tych najstarszych cioci, gdy już byłem księdzem, wdała się ze mną w ciekawą rozmowę. Powiedziała mi, że kiedy ona wychodziła za mąż, nie miała pojęcia, w jaki sposób to będzie, że ona zostanie matką. A kiedy już nosiła nowe życie pod sercem, nie miała pojęcia, w jaki sposób te dzieci wyjdą na świat. Urodziła 5 dzieci, wszystkie po studiach wyższych. Najmłodsza jej córka, czyli moja kuzynka, 4 dzieci ma, najmłodszy jest księdzem. Więc to nie jest tak, że jeżeli nam nie wyedukują seksualnie dzieci, to one sobie nie poradzą. Natomiast można je zepsuć. Można im odebrać radość dzieciństwa i młodości. Można je zatruć, zanim zaczną używać rozumu. I dlatego dobrze, że dziś staje przed nami ta niewinnie oskarżona Zuzanna. Dobrze, że staje przed nami ta kobieta, którą pochwycono na cudzołóstwie, której Jezus nie pochwalił, ale nie potępił. Grzech nazwał grzechem. Idź, więcej nie grzesz. Ale cię nie potępiam. I właśnie dlatego, że żaden z nas nie może rzucić kamieniem, bo nie jest niewinny jak Jezus, trzeba by ten temat potraktować z miłością, z miłosierdziem, ale też z całą odpowiedzialnością. Rekolekcje nie są po to, by głaskać i usypiać. Jeszcze raz was proszę, sięgnijcie do tych tekstów dla siebie i dla naszych najmłodszych pokoleń, byśmy bardziej słuchali Boga niż ludzi, bo On, dając nam przykazania, pragnie naszego szczęścia nie tylko w niebie, ale także tu, w czasie ziemskiej pielgrzymki.